Kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat, jakim chcemy się zająć, to jest temat grzechu pierworodnego. Aby dobrze jemu się móc przyjrzeć i zastanowić się nad nim, to w pierwszej kolejności warto, żebyśmy może właśnie wysłuchali opisu biblijnego opowiadającego o grzechu pierworodnym. Rozdział trzeci. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu. Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział... Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu. I że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi. I ukryłem się. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty. Dlaczego to uczyniłaś? Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża. Ponieważ to uczyniłeś... Bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w pięty. Do niewiasty powiedział: Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci. Ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia. On zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jeść. Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła. A przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się jak jeden z nas, zna dobro i zło.
Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia. Zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia. Właśnie tak jak mogliście usłyszeć, cała historia związana z opisem, który znajduje się w Księdze Rodzaju, pokazuje nam pewne wydarzenie, które dotyka człowieka i stanu i kondycji jego duszy. To jest tak naprawdę opowiadanie o tym, dlaczego jesteśmy grzesznikami. Czego dokonał grzech pierworodny? Co mogliście zobaczyć? Po pierwsze, grzech pierworodny zniszczył relację Boga do człowieka. A raczej człowieka do Boga, bo to Bóg kochał, a to człowiek faktycznie gdzieś w tym wszystkim się pogubił. Zobaczcie, co robi Adam z Ewą zaraz po tym, kiedy skosztowali owocu. Poczuli się nadzy, tak? Więcej, spletli sobie pierwsze ubrania i schowali się wtedy, kiedy usłyszeli, że Bóg nadchodzi. To, co się stało, to jest właśnie zerwanie relacji do Pana Boga. Człowiek zaczyna bać się Boga, chowa się przed Nim. Druga konsekwencja grzechu to jest zniszczenie relacji do siebie. Zobaczcie, kiedy Pan Bóg już widzi, że coś nie działa, zadaje pytanie, co takiego się stało. No i wtedy faktycznie Adam mówi, że Panie, nie ja, tylko kobieta, którą postawiłeś koło mnie. Wtedy pytanie do Ewy, Ewo, dlaczego? Panie, nie ja, tylko mąż mnie zwiódł. Czyli zobaczcie, jak bardzo jest zniszczona także relacja człowieka do człowieka. Grzech pierworodny niszczy nasze ludzkie relacje. No i trzecia rzeczywistość to jest to, co Pan Bóg zapowiada wtedy, kiedy pokazuje, jakie teraz będą konsekwencje. Kiedy mówi Adamowi o ciężkiej pracy, kiedy mówi Ewie o tym, że będzie podległa swojemu mężowi, będzie rodziła w bólach, to są świadectwa o tym, że dużo się zmienia. Że w tej chwili będą musieli oni naprawdę odnaleźć się w zupełnie innej i całkowicie nowej rzeczywistości. Dlatego to jest coś też niesamowicie ważnego, żebyśmy spróbowali zobaczyć, jak to, co się tam stało, przekłada się na nasze życie. Właśnie zobaczcie, jak często my sami nie ufamy Panu Bogu. Jak często potrafimy siebie ranić, jak często właśnie też świat jest nam nieprzyjazny po prostu. To jest sytuacja i to jest konsekwencja właśnie grzechu pierworodnego. I to może ja bym też właśnie chciał, żebyście gdzieś właśnie sobie wynotowali, nie? Że grzech pierworodny, tutaj może właśnie spróbujcie zdefiniować, stworzyć sobie taką definicję grzechu pierworodnego, czym on jest. A druga rzecz to, żeby właśnie wypunktować te konsekwencje grzechu pierworodnego, czyli zniszczenie relacji człowieka do Boga, zniszczenie relacji człowieka do człowieka i trzecia, zniszczenie relacji człowieka do świata stworzonego. Kiedy wsłuchujemy się w ten opis i widzimy tego Pana Boga, który wyrzuca człowieka z rajskiego ogrodu, możemy powiedzieć, jaki zły Pan Bóg. Ale tak naprawdę to, co zrobił Pan Bóg, kiedy usunął Adama i Ewę z rajskiego ogrodu, to tak naprawdę ich uratowało przed czymś o wiele gorszym. Pan Bóg zrobił to z miłości. Dlaczego? Dlatego, że w rajskim ogrodzie znajdowały się dwa drzewa. Znajdowało się drzewo poznania dobra i zła, to jest to, z którego skosztował Adam z Ewą, oraz znajdowało się drzewo życia wiecznego. Jeżeli po grzechu pierworodnym Adam z Ewą skorzystaliby i spożyliby owoc z drzewa życia wiecznego, to sytuacja nasza, grzeszna sytuacja, niestety trwałaby na wieki i z niej nie byłoby już wyjścia. Dlatego tak ważną rzeczą jest to, że okazuje się, że właśnie trzeba było człowieka chronić przed nim samym, dlatego ta decyzja, którą podjął Pan Bóg, była strasznie trudna. Ale jednocześnie od samego początku, właśnie od tego wydarzenia, Bóg już rozpoczyna pomoc. Bóg szuka rozwiązania tego problemu.
zaczyna się historia zbawienia, czyli Bóg próbuje działać, aby ratować człowieka. Życząc, kochani, wam dobrego dnia, dobrego tygodnia. Zobaczcie sobie jeszcze pozostałe materiały. Starajcie się może właśnie stworzyć tą notatkę, o którą was prosiłem, tak aby właśnie tutaj po tym temacie takie rzeczy gdzieś tam nam tutaj pozostały, żeby one nam posłużyły do dalszej pracy. Więc na ten moment, kochani, wszystkiego dobrego dla was.